Cześć. Przed nami widzicie koło zmiennych faz rządu z auta Volvo S60. Dokładniej to zostało mi ono po wymianie koła na nowe, w jednostce o pojemności 2,4 litra w wersji 170-konnej. Koło wymieniłem z powodu jego zużycia i z ciekawości postanowiłem rozebrać stare, aby dowiedzieć się, jak działa i co jest powodem zaobserwowanego luzu osiowego. Jego zużycie objawia się wspomnianym wcześniej luzem osiowym, czyli wzdłuż wałka rozrządu, co skutkuje przesuwaniem się paska na skraj koła zębatego, ale również często dochodzi do uszkodzenia uszczelniacza i wycieków oleju. Ostatnim z objawów jest charakterystyczny dźwięk klekotania, przez co nasza benzynka pracuje jak diesel. Po rozwierceniu nitów możemy dostać się do wnętrza koła. Zasada działania koła opiera się na tłoku współpracującym z wałkiem zębatym. Przesuwanie się tłoka powoduje obrót wałka poprzez nacięte na nim skośne zęby. Poruszając tłokiem możemy zauważyć, w jaki sposób obraca się wałek. Tłok jest sprawiany w ruch przy pomocy ciśnienia oleju panującego w układzie smarowania silnika. Tłok posiada pierścień uszczelniający, zapobiegający przepływaniu oleju z jednej strony na drugą. Możemy teraz zdemontować sam wałek koła, który w silniku jest przykręcony bezpośrednio do wałka rozrządu. W moim przypadku usterką, która wymusiła wymianę koła, był jego luz wzdłuż osi wałka rozrządu. Po oględzinach udało mi się ustalić przyczynę i miejsce zużycia koła. Widoczna powierzchnia boczna zębów współpracuje z łożyskiem wewnątrz koła. Z czasem powierzchnia ta wytarła się i umożliwiła ruch osiowy koła. Udało mi się znaleźć informacje w internecie, że regeneracja takiego koła polega na wstawieniu pierścienia dystansowego w miejsce wytartego materiału. Na tym przykładzie widzimy, jak ważne jest przestrzeganie regularnej wymiany oleju oraz filtra. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.